Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, zauważyłam, że mam problem z odroczoną gratyfikacją. Ale nie dlatego, żeby kupować te wszystkie rzeczy, bo jakby właśnie mi się wydaje, że to jest strasznie związane z tym minimalizmem. No, człowiek tak myśli, bo ja też tam byłam, że jak ja już będę miała ten super ekstra fafarafa samochód, albo że jak będę miała ten super ekstra fafarafa sukienki markowe, to że to mi da tą radość, szczęście, że to jest ta niezależność i obfitość i to bogactwo. A to jest totalnie taka nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Bo to jest ten konsumpcjonizm, bo wtedy swoje pieniądze, które oszczędziliśmy w jakiś sposób, albo nasze nadwyżki, wydajemy na przedmioty, których nie potrzebujemy tak naprawdę, bo możemy kupić albo rzeczy tańsze, które są potrzebą bardziej, albo jesteśmy w stanie kupić mniej w ogóle tych przedmiotów, tak naprawdę w sztukach pojedynczych. Ja myślałam, że jak będę bogata, jak będę miała pieniądze, to świadczy o tym, że ja będę mogła to wszystko mieć i kupić. I przez to, że ja przeszłam tą taką dużą drogę rozwoju w kierunku minimalizmu, przeczytałam bardzo, chyba wszystkie książki, które są na rynku na temat minimalizmu po polsku, serio. Jak ja zrozumiałam, że to w ogóle nie jest to, że marki nie mają znaczenia, kompletnie. Że jak ja żyłam kiedyś w przekonaniu, że ja muszę mieć markowe ciuszki i tak dalej, to w ogóle to jest szyte w jednym miejscu i jeszcze ktoś cierpi z tego powodu i to nie ma naturalnych materiałów. To jest idiotyzm. To jest po prostu idiotyzm. Więc to nie ma znaczenia. Znaczenie ma jakość tak naprawdę tych materiałów, czyli czy one są naturalne, czy dobrze są nas w stanie ogrzać, czy w zimie czujemy się w tym przytulnie, czy w lecie czujemy się w tym przewiewnie. To jest tak naprawdę ich najlepsza i najważniejsza funkcja. A to nie ma nic wspólnego z marką. Ani też często, wbrew pozorom, nie ma nic wspólnego z ich ceną. Bo jesteśmy w stanie, nie wiem, lniane rzeczy kupić na przykład tanio. Albo bawełniane, albo wiskozę. A spełnią lepiej swoje funkcje niż ten durny poliester, poliamid czy akryl. No dobra, ale to już się tak... Dobrze, no to jest druga rzecz, której się nauczyłam. Trzecia rzecz, której się nauczyłam, jeżeli chodzi o minimalizm, to, że jeżeli ja mam dużo tych przedmiotów, to tak naprawdę to mi daje więcej chaosu w życiu, a ja szukam spokoju. Że jeżeli masz rzeczy, to tymi rzeczami trzeba zarządzać, trzeba je układać, trzeba je przekładać, trzeba z nich ścierać kurze, trzeba im znajdować miejsce, trzeba kupować boksy na rzeczy, trzeba je upychać w szafach, które trzeba kupić. A jeżeli tych rzeczy nie ma fizycznie, to odchodzi bardzo dużo właśnie tych stresowych aspektów. Bo ty już więcej nie musisz ich układać, ty już nie musisz szukać na nie boksów. Ty możesz ten czas poświęcać na coś innego, na przykład właśnie na ten swój rozwój. I zauważyłam, że od kiedy jakby odgraciłam przestrzeń swojego życia, to czy na wyjeździe, czy w domu, ja miałam naprawdę kolosalnie mniej sprzątania. Kolosalnie mniej. No po prostu nie zbieram rzeczy. Nie zbieram teraz rzeczy. Zastanawiam się, czy chcę na pewno to kupić, ale też zastanawiam się, jak mam coś od kogoś na przykład dostać, czy ja na pewno tego potrzebuję. I z reguły nie. Nie skusiłam się na żaden, nie wiem, nowy kubek na przykład, jakieś, nie wiem, talerzyki, rzeczy, nowy sprzęt do nagrań, mimo że to jest dla mnie super kuszące. Ubrania przestałam się tak strasznie sztywno trzymać tego, że nie mogę kupić żadnej nowej rzeczy, bo okazało się, że potrzebuję nowych sukienek po prostu, bo się zmieniłam, bo
chcę się czuć dobrze i chcę się czuć zadbana. Ale też już postawiłam sobie takie dobra, wystarczy, już mam te sukienki, mam swetry, już na razie wystarczy. Jakby będę chciała kupić jakby kolejną parę pewnie butów, ale to jakby jeszcze nie muszę, na spokojnie. Więc to jest to. I czwarta kwestia jest taka, że nauczyłam się, że oszczędzanie nic nie daje, że nie należy oszczędzać pieniędzy. Należy każdy pieniądz inwestować. I należy na swoje oszczędności patrzeć jak na inwestycje, moja droga. Bo ja kiedyś tak myślałam, że mam sobie tą swoją skarboneczkę i w tej skarboneczce trzymam swoje pieniądze. Ja myślałam, że jestem taka mądra. Okazało się, że nie do końca, bo mogę te pieniądze trzymać na przykład na dobrze oprocentowanym koncie oszczędnościowym na 3 miesiące na przykład 6,5% i z miesiąca na miesiąc te oszczędności będą mi przynosić darmowe pieniądze kolejne. I może to nie jest, wiesz, jakaś tam spektakularna suma, może to jest tam 100 zł miesięcznie albo 10 zł miesięcznie dodatkowej gotówki, ale ej, zawsze coś, bo jeżeli one leżą w skarbonce albo w szufladzie albo w skarpecie, to one w ogóle nie zarabiają na siebie, a pieniądze muszą na siebie zarabiać. Taka jest ich funkcja. Pieniądze mają generować kolejne pieniądze. To jest lekcja, której się nauczyłam. I tak samo uważam, że kapitał, który mamy, też powinien generować kolejne przychody. Kapitał czasu, kapitał umiejętności, talentów, ale także gotówki, której posiadamy. Nie należy tego trzymać. To tak jak te talenty biblijne, nie? Nie należy tego trzymać zakopanego pod ziemią. Należy to wziąć, rozwijać, inwestować. Pomnażać po prostu, pomnażać, kurczę, no pomnażać. Nie mam gorączki. Cieszymy się, jest lepiej. Został mi jeszcze katar i no czuję, że po prostu zatoki. Ale jest dużo lepiej, nie muszę leżeć w łóżku, więc jest wspaniale. I serio, uważam, że jakby w tym momencie suplementacja ma super, super duży wpływ na to, w jakim tempie my dochodzimy do siebie. Ja tak uważam. Skoro jednak cały czas jestem w takim stanie, że nie do końca mogę gdzieś wyjść, załatwiać rzeczy albo pracować, to stwierdziłam, że będę robić powoli przegląd po prostu wszystkich rzeczy. No bo stwierdziłam, że nie jestem w stanie wszystkiego jednym samochodem po prostu wziąć na raz, jest to niemożliwe. Ale też nie planuję brać teraz wszystkich rzeczy na raz, no bo to mieszkanie jest w stanie deweloperskim, więc tam nie ma nic, tam nie ma nawet szafek, do których można te rzeczy włożyć. Więc tak naprawdę im mniej mam w tym momencie tych przedmiotów, tym lepiej. No i właśnie do mojej siostry założę kwiatki, z których nie biorę teraz zaszczepek, bo potem jakby ostatecznie stwierdziłam, jak to przemyślałam, że jakby zrobię sobie więcej jeszcze problemu. To znaczy mam totalnie nieurządzone mieszkanie, nowe, jeszcze w ogóle nie podpisane wszystkie papiery i tak dalej, a ja już tutaj po prostu kwiatki w nim sadzę, że to w ogóle jest zła kolejność. Ale na ten moment, jak ja nawet nie wiem, gdzie te kwiatki będę stawiać, to bez sensu jest jakby zabierać zaszczepki. Będę musiała to podlewać i tak dalej, to jest generowanie kolejnych obowiązków, więc jakby minimalizuję te taski. Będę miała po prostu mniej myślenia i to jest tak wedle zasady minimalizmu. Nie wiem, czy jest to takie jasne, ale tak jest, że ograniczam po prostu jak najbardziej też problemy, które mogą się związać z kolejnymi przedmiotami. Najbardziej to mnie przeraża ta duża szafa w przedpokoju, bo mam wrażenie, że pomimo, że ja ją jakby tak sensownie odgraciłam, to, że jest w niej całkiem dużo przedmiotów, więc w weekend chciałabym rzeczywiście wziąć i to wszystko przejrzeć. Jakby jeszcze raz. Też jeżeli mój samochód wróci z naprawy, to dzisiaj właśnie pojadę do mojej siski i zobaczymy, ile rzeczy będę właśnie zostawiać u niej. Taki chcę sobie zrobić właśnie mini przegląd dzisiaj. Bo stwierdziłam na przykład, że wszystkie rzeczy jakieś plastyczne mogę u niej zostawić, bo nie będę ich na pewno używać w przestrzeni kolejnych 2 miesięcy. Pudzle mogę u niej zostawić, bo też jakby nie będę ich używać w przestrzeni kolejnych 2 miesięcy. No ale nie chcę się z nimi w tym momencie jeszcze żegnać, jakoś trzymają mnie te pudle strasznie. Miałam już je zawozić do jakiegoś sklepu tam, właśnie takiego charity shopu i kurczę, wiecie co, nie chcę. Jakoś mam takie wrażenie, że
Może przyjdzie jakaś era mojego życia, w której w spokojne jesienne wieczory będę sobie układać puzzle i to będzie dla mnie super fun. I chciałabym w ogóle coś takiego mieć w swoim życiu. Jeszcze słuchając audiobooka, to w ogóle brzmi jak wymarzony wieczór jesienny. Zgadnij, czy moja kamera wróciła z naprawy. Oczywiście, że nie. W ciągu dalszym nagrywam wszystko telefonem, co jest najbardziej irytującą dla mnie rzeczą na świecie. Ale czy mam na to jakiś wpływ? Nie mam na to wpływu. Więc życie jest po prostu życiem. Ej, i tak szczerze, tak się cieszę, że przez ostatnie 2 lata ja odgracałam jakby krok po kroku, półka po półce to mieszkanie, bo w tym momencie, jakby kiedy jestem na tym etapie, w którym już podejmuję tą decyzję a propos wyprowadzki, to ja wiem, co mam, wiem, ile tego jest i wiem, że właściwie prawdopodobnie wszystkie te rzeczy zdecydowałam, że są potrzebne. I jak dla mnie najciekawszą rzeczą, którą odgraciłam, a nie do końca jest ona taka oczywista, są książki. Jak dla mnie przestawienie się w 100% praktycznie na książkę właśnie elektroniczną to jest tak duża oszczędność miejsca, bo właściwie całe wielkie pudło książek sprzedałam i dzięki temu nie muszę ich teraz przewozić. Co jest według mnie jakby super. Ja zawsze kumulowałam książki, zbierałam książki i to też takie, co nie wracałam do nich, jakieś na przykład powieści. I teraz tak naprawdę zostawiłam sobie dosłownie 4 książki, takie, które uważam, że są jakby jak najbardziej potrzebne w moim życiu i chcę do nich wracać. Ale to są bardziej takie sentymentalne książki, 2 razy Harry Potter po angielsku, jakieś tam partnerstwo bliskości, książka właśnie o nieruchomościach i o flipach. Ogólnie serio cieszę się, że czuję się lepiej jakby fizycznie, bo to jak ciało fizyczne ci mówi nie, to jest jak dla mnie najgorsze ever. I jak psychika ci mówi nie, to jest dramat. I dosłownie czasami mam taki lęk, że te rzeczy się nie zmieszczą, że jest ich za dużo. Że będzie mi za ciężko jakby to wszystko dźwigać, przewozić i tak dalej. To jest tak dziwne uczucie. I też właściwie teraz widzę, w jaki sposób rzeczy nas mocno ograniczają. Że nie wiem, ja na przykład mogłam nie spełniać jakichś swoich marzeń, bo myślałam o tym, no ale co z tymi wszystkimi rzeczami na przykład, nie? A może się okazać, że w pewnym czasie stwierdzę, ej, one są w ogóle niepotrzebne, tak? I cieszę się, bo zrobiłam jakby tyle, ile mogłam, jakby tyle, ile było fizycznie możliwe. Jakby odgraciłam ciuchy, odgraciłam książki, odgraciłam szafę pełną niepotrzebnych tak naprawdę przedmiotów, zminimalizowałam ilość pamiętników, papierów, zapisków, wyrzuciłam rzeczy, których nie używałam od dawna, jakieś kable, elektronikę, wyrzuciłam pełno tego wszystkiego tak naprawdę, serio pełno, przejrzałam po prostu wszystko, co się da. Zostało mi jeszcze jakieś tam przedmioty na balkonie, które muszę ogarnąć w miarę szybko i jedna taka zasuwana właśnie komoda w łazience. Ale właściwie myślę, że jeżeli bym z tych 2 przedmiotów wyrzuciła absolutnie wszystko, to niczego by mi nie zabrakło, bo nie pamiętam ani jednej rzeczy, której bym tam używała. Na pewno nie chcę się doprowadzić do takiego zagracenia ponownie, to na 100% nie. Chcę mieć czysty dom, jakby z takimi rzeczami, które naprawdę uważam, że są dla mnie ważne i które wszystkie używam, wszystkich używam, to jest to i chcę, nie wiem, jakoś ja się bardzo czuję dobrze, jeżeli ta przestrzeń jest wręcz pusta, z małą ilością rzeczy, takie konkretnie minimalistyczne wnętrza, to jest to, w czym się czuję najlepiej. Więc też to chcę, w taki sposób też chcę żyć, nie wiem, jakoś wtedy szybciej jest, jakby sprzątam wszystko, bo jakby jest po prostu tych przedmiotów mniej, więc nie mam z czego wycierać kurzy. Łatwiej mi się pracuje, lepiej mi jest się skupić. Jakoś, nie wiem, ta koncepcja, że wyprowadzka może ci zająć dosłownie parę godzin, bo wszystkie rzeczy zamykasz w paru pudełkach i wychodzisz z mieszkania, jest dla mnie czymś, co jakby jest totalnie na tak, w 100% na tak. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth, and good will come to you.
Z najbardziej abstrakcyjnych rzeczy, jakie znalazłam, to jest zapas kleju na gorąco, który posiadam. Czy ja jestem osobą, która jakoś na stałe wykonuje jakieś działania związane z klejem na gorąco? Nie sądzę. Myślę, że to jest zapas kleju na gorąco po prostu na całe życie. Jakby ja ilość klejonych tutaj rzeczy, nie wiem. Ja to kiedyś kupiłam. Ja pamiętam, że to kupiłam. A dlaczego ja to kupiłam w ilości absolutnie hurtowej? Nie mam pojęcia. Czy ja znam kogoś, kto jest w stanie wykorzystać taką ilość kleju na gorąco? Nie. Nie znam. Nie znam takiej osoby. Trochę śmieszne, trochę smutne, trochę zabawne. Bo to są jakieś pieniądze, nie? To ja wydam na to jakieś pieniądze. Nie wiem, jaka to mogła być kwota. 50 zł, 30, 20, ja nie wiem, ile kosztuje klej na gorąco. Nie mam pojęcia. Mogłam to mieć w skarbonce albo wydać na, nie wiem, dobry obiad na mieście. Pewnie byłoby to lepsze niż kupienie takiej ilości kleju na gorąco. Byłam wczoraj u mojej siostry. Znaczy nie większość, połowę kwiatków właśnie zostawiłam u niej. Patka też jest kwiatkowa, więc ucieszyła się generalnie i chciała te kwiatki. I teraz właśnie jadę do mojego brata i ja mu zostawiam drugą część. Te dwa kwiatki zostają w celach takich dekoracyjnych, ale nie ma żadnych innych już. Już wszystkie kwiatki wyszły z mieszkania. Cóż, czuję się zaskakująco dobrze i mam wrażenie, że idą rzeczy do przodu. Więc jest okej. Okay. Kupiłam jajka, bo teraz mam taki tryb, że kupuję coś jak się skończy. W sensie jak mam ochotę na wędlinę, to idę i kupuję pojedynczą wędlinę. Po co nie chcę mieć jakiegoś takiego zapasu, więc skończyły się jajka, poszłam po jajka. I też zauważyłam, że na przykład dałam do mojej siostry rzeczy, bez których właściwie mogę żyć. Ale nie chcę się ich pozbyć. Z jakichś niewiadomych powodów. A może wiem, że będą potrzebne w przyszłości. Natomiast bez sensu zabierać rzeczy do mieszkania, w którym nie ma mebli. Ani właściwie połowy mebla. Lampę pójdę zapalić. Lampę. Wspaniałe światło. Jaki kontrast. Wow. Wow. Mam kawę. Że tam ludzie mówią, że mieszkanie to jest studnia bez dna, dom, studnia bez dna, wiecznie się dokłada i tak dalej. A ja cię chciałam nakłonić do zmiany myślenia, że twoją studnią bez dna są twoje potencjalne zarobki. Przestań sobie wmawiać, że wydatki są problemem. Wydatki nie są problemem. Problemem są zarobki. Prawda jest taka, że ludzie naprawdę bogaci nie myślą sobie o tym, ojeju, że nie wystarczy nam na rachunki, albo jak oszczędzić na mrożonkach i tak dalej. Oni nie myślą o takich rzeczach, tylko cały czas ich myślenie jest skierowane, jak zwiększyć swoje zarobki, jak zwiększyć swoje zarobki. Jakie jeszcze kolejne źródło dochodu uruchomić? Jak jeszcze zeskalować swój biznes? To jest ich tryb myślenia. I co ty i ja możemy wziąć do siebie z czegoś takiego? To przede wszystkim proszę cię, przestań myśleć o tym, że etat to jest jedyne rozwiązanie zwiększenia przychodu. Bo to nie jest prawda. I ja nie mówię ci tego po to, żebyś za chwilę szła do swojego szefa i błagała o podwyżkę. Ja mówię ci o tym po to, żebyś zwróciła uwagę na inne obszary, które są jakby dostępne dla każdej osoby, która ma, nie wiem, telefon komórkowy i może nagrywać w tym momencie telefonem. Ja nagrywam ten odcinek, mówiąc szczerze, telefonem. Tutaj jest okładka mojego filmu, tu jest telefon, tu jest... Nie mam nawet statywu w tym momencie. Zadbałam tylko, żeby było tutaj ładne światło i z tyłu ładne światło.
Co bym zrobiła, gdybym zaczynała z powrotem, jakby 3 lata, 4 lata temu tak naprawdę, swoją tą ścieżkę finansową? Oczywiście zmotywowało mnie to dlatego, że byłam w długach związanych z kartą kredytową i chciałam za wszelką cenę wyjść tak naprawdę z kredytów konsumpcyjnych, które narobiłam jeszcze w trakcie tak naprawdę studiów. I ta droga doprowadziła mnie tak naprawdę do tego, że w tym momencie kupuję mieszkanie. Co prawda na kredyt hipoteczny, a nie, że zarobiłam gotówką jakby 343 tysiące, to nie jest w tym momencie jeszcze realne. Ale stać mnie na to, żeby sobie spokojnie spłacać ratę i mieć nieruchomość swoją własną nad morzem polskim. I teraz co? Gdybym zaczynała od zera teraz, zastanowiłabym się przede wszystkim, jakie są rzeczy, w których jestem dobra. To znaczy, jeżeli na przykład bardzo lubię sprzątać dom, to wybrałabym jakąś firmę z marketingu sieciowego, która jest związana właśnie z produktami do sprzątania. Jeżeli wiedziałabym, że na przykład regularnie ćwiczę i że duża część moich znajomych na przykład jest w klubach sportowych, nie wiem, gra w tenisa albo chodzi na siłownię, pływa, nie wiem, siatkówka albo coś takiego, to wiedziałabym, żeby bardziej iść w branżę na przykład wellness, związaną powiedzmy z suplementacją albo z jakimiś szejkami białkowymi itd., itd. Jeżeli wiedziałabym, że na przykład jestem rękodzielnikiem, czyli na przykład potrafię robić kosze wiklinowe, to założyłabym kanał na YouTubie, który by edukował innych ludzi, w jaki sposób łatwo i tanio mogą zrobić swoje własne kosze wiklinowe i pokazywałabym to step by step. Ludzie szukają tego rodzaju wiedzy. Gdybym wiedziała na przykład, że uwielbiam samochody i że mogę o samochodach rozmawiać godzinami, bo znam się na tych wszystkich, nie wiem, silnikach, rzeczach, ja się na nich nie znam, to zrobiłabym kanał na YouTubie właśnie o samochodach. I to nie muszą być najdroższe samochody, to mogą być na przykład samochody, zrobiłabym odcinek w stylu samochód do, najlepszy wybór samochodu do 10 tysięcy na przykład. I porównałabym różne opcje. I mogłoby być to zrobione zupełnie tanio budżetowo, a wiadomo, że ludzie szukają tego rodzaju wiedzy, szczególnie jeżeli nie znają się na przykład na samochodach. Jeżeli byłabym na przykład mamą z małym dzieckiem, to zastanowiłabym się, czy na przykład mogę w internecie mówić o zabawach na przykład dla tego dziecka z wykorzystaniem produktów na przykład żywnościowych, jakichś naturalnych. Nie wiem, nie mam dzieci, nie znam się na tym, ale to jest tylko jakby pomysł. I rozpoczęłabym z jakimkolwiek z tych pomysłów, albo którymś, który Ty przede wszystkim masz, rozpoczęłabym tworzenie swojej publiczności na YouTubie i nie poddałabym się. W sensie kontynuowałabym te działania przez kolejne 5 lat. To bym założyła. Nie, że to ma wyjść po miesiącu, nie, że to ma wyjść po 2 miesiącach, nie to, że to ma wyjść po 3 miesiącach, tylko to, że to ma wyjść w przeciągu 5 lat.